Andrzej Niewulis po meczu z Widzewem Łódź. Andrzej, mecz z boku wyglądał na bardzo wyrównany, bardzo dużo walki, kilka sytuacji, no ale to Widzew wywozi z Legnicy 3 punkty. No dokładnie tak. Pierwsza połowa, myślę, taka wyrównana, jakieś sprawdzanie siebie, choć my naprawdę od początku chcieliśmy grać ofensywnie i strzelać bramki. Wiem, że tego pewnie nie było widać z boku, bo trzeba też to zrozumieć. No, nasze głowy nie są tak teraz pewne siebie i tak dalej. Staramy się, my doświadczeni i myślę tutaj chłopaki robić wszystko, żeby tworzyć jak najwięcej tych akcji. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy wiele, żeby te bramki strzelić. Cóż mogę powiedzieć? No mówię, widać było już z boiska, czułem to, pewnie chłopaki też, że remis ten mi już odpowiada. Szanują, bo widzieli jak jesteśmy agresywni, jak dochodzimy do sytuacji. No i tutaj Dominik, kurczku, no świetna akcja, co tu mogę powiedzieć? Już podobne gdzieś tam zalążki były w pierwszej połowie Pawłowskiego, gdzie najeżdżał z tą piłką. Broniliśmy to dobrze w tej sytuacji. No nie broniliśmy dobrze. Z mojej perspektywy no było dużo tych faz przejściowych i dlatego nie byliśmy w tej sytuacji pewnie dobrze zorganizowani. Dominik świetnie to wykorzystał i zawsze przy straconych bramkach można zrobić więcej. No cóż, trzeba patrzeć do przodu. Duży sportowcy szybko zapominają to, co się dzieje. Wiem, że to jest przykry moment dla wszystkich, to nie tylko dla nas, dla kibiców, dla całego otoczenia. Ja ze swojej strony na pewno mogę powiedzieć, że chłopaki wszyscy dali serce całe. Jesteśmy dobrze przygotowani do każdego spotkania. Sztab naprawdę jest profesjonalnie tutaj jesteśmy przygotowani, ale jest to boisko i no i nie pokazujemy wszystkiego na co nas naprawdę stać. Szkoda szczególnie chyba tej sytuacji Angelo z rzutu wolnego, no i twojego strzału, który w ostatniej chwili zablokował jeden z obrońców Widzewa. Brakuje ciągle skuteczności niestety. Na pewno tak, no. Choć mówię, no ja byłem w takich sytuacjach, jestem pazerny i w końcu mnie ta piłka szuka i naprawdę no nie wiem, co mogłem więcej zrobić. No starałem się instynktownie uderzyć, dobitkę gdzieś poprzeczka, gdzieś później wyblok. Nemanja świetnie mnie dostrzegł. No trzeba tego więcej spokoju, no po prostu być skutecznym. Wiem, że to łatwo się mówi, ale taka jest prawda. No, w piłce chodzi o to, żeby strzelać gole. Dziękuję, Andrzej. Dzięki bardzo.